Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Poświadczenie przyjęte. Wprowadź proszę komendę. Niepoprawny format lub nieznana komenda. Dostęp. Wyświetla streszczenie specjalnych czynności przechowawczych dla danego artefaktu. Składnia. Dostęp. Numer SCP. Poziom upoważnienia. Nazwa użytkownika. Jonathan Vince. Tytuł. Asystent naukowy, ośrodek 179. Wyświetlane. SCP-2317. Upoważnienie poziomu 0. Identyfikator podmiotu. SCP-2317. Klasa podmiotu usunięto. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-2317 ma być zabezpieczony w strefie przechowawczej 179 we wzmocnionym pomieszczeniu przechowawczym 3x3x3 metry. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu przez cały czas, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do placówki. Opis. SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX-wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości. Dalsze informacje odnośnie SCP-2317 są sklasyfikowane poziomem pierwszym, poufne lub wyższego. Niewystarczające upoważnienie bezpieczeństwa. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Poświadczenie przyjęte. Wprowadź proszę komendę. Zamierzasz uzyskać dostęp do dokumentu pierwszego poziomu bezpieczeństwa poufne. Zauważ proszę, że dostęp do tego dokumentu został zastrzeżony dla osób z upoważnieniem poziomu pierwszego, a zawarte dalej informacje są przeznaczone dla personelu muszącego znać podstawy. Jeśli chcesz kontynuować, ponownie wprowadź swoje poświadczenie. Nazwa użytkownika. Sierżant Hannibal Masterson. Tytuł. Asystent specjalisty ochrony. Ośrodek 179. Wyświetlane. SCP-2317. Upoważnienie poziomu pierwszego. Identyfikator podmiotu. SCP-2317. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-2317 ma być zabezpieczony w strefie przechowawczej 179 we wzmocnionym pomieszczeniu przechowawczym 3x3x3 metry. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu przez cały czas, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do placówki. Wszelki personel przydzielony do SCP-2317
musi być zmiany co miesiąc na konsultacje psychologiczne na każde 2 miesiące pobytu w placówce. Personel przydzielony do SCP-2317 musi przechodzić poważne testy psychologiczne przed udzieleniem zgody na wejście do placówki. Osoby muszą odnieść wynik minimum 72 punkty w badaniach posłuszeństwa Milgrama, być nieżonaci, nie posiadać potomstwa i nie wykazywać nic poza całkowitą lojalnością wobec fundacji. Podczas pobytu w ośrodku osoby przydzielone do SCP-2317 otrzymują hełmy maskujące połączone ze zmieniaczami głosu w celu ochrony ich tożsamości. Pracownicy placówki nie mogą zdejmować tych uniformów w obecności innych pracowników. Czas wolny ma być spędzany w samotności w prywatnych kwaterach. Personel klasy D, będący w przeszłości skazany za morderstwo, ma być przydzielony do SCP-2317 każdego miesiąca w celu wypełnienia procedury 220 Calambasas. Podczas procedury 220 Calambasas co najmniej jeden członek personelu z upoważnieniem bezpieczeństwa 3-2317 musi monitorować za pośrednictwem kamery procedurę przez cały czas. Następnie, po procedurze, całość personelu klasy D musi wrócić do swoich cel przechowawczych albo wybuchowe obroże zostaną zdetonowane. Opis. SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX-wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości. Dalsze informacje odnośnie SCP-2317 są sklasyfikowane poziomem drugim, zastrzeżone lub wyższego. Niewystarczające upoważnienie bezpieczeństwa. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Poświadczenie przyjęte. Wprowadź proszę komendę. Zamierzasz uzyskać dostęp do dokumentu drugiego poziomu bezpieczeństwa zastrzeżone. Zauważ proszę, że dostęp do tego dokumentu został zastrzeżony dla osób z upoważnieniem poziomu drugiego, a zawarte dalej informacje są przeznaczone dla personelu muszącego znać podstawy ze względu na bezpośredni kontakt ze SCP-2317. Informacje dotyczące Twojego dostępu do tego pliku, włączając datę, czas i lokalizację, zostaną przesłane do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Jeśli chcesz kontynuować, ponownie wprowadź swoje poświadczenie. Niepoprawne poświadczenie. Wprowadź proszę komendę. Zamierzasz uzyskać dostęp do dokumentu drugiego poziomu bezpieczeństwa zastrzeżone. Zauważ proszę, że dostęp do tego dokumentu został zastrzeżony dla osób z upoważnieniem poziomu drugiego, a zawarte dalej informacje są przeznaczone dla personelu muszącego znać podstawy ze względu na bezpośredni kontakt ze SCP-2317. Informacje dotyczące Twojego dostępu do tego pliku, włączając datę, czas i lokalizację, zostaną przesłane do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Jeśli chcesz kontynuować, ponownie wprowadź swoje poświadczenie. Poświadczenie zaakceptowane. Czas i data Twojego dostępu do tego pliku została zalogowana i zaraportowana do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów.
Nazwa użytkownika: dr Jackson Hoy. Tytuł: asystent naukowca SCP-2317. Wyświetlane: SCP-2317. Upoważnienie poziomu 2. Identyfikator podmiotu: SCP-2317. Klasa podmiotu: Kiter. Specjalne czynności przechowawcze: SCP-2317 ma być zabezpieczony w strefie przechowawczej 179 we wzmocnionym pomieszczeniu przechowawczym 3x3x3 metry. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu przez cały czas, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do placówki. Wszelki personel przydzielony do SCP-2317 musi być zmiany co miesiąc na konsultacje psychologiczne na każde 2 miesiące pobytu w placówce. Personel przydzielony do SCP-2317 musi przechodzić poważne testy psychologiczne przed udzieleniem zgody na wejście do placówki. Osoby muszą odnieść wynik minimum 72 punkty w badaniach posłuszeństwa Milgrama, być nieżonaci, nie posiadać potomstwa i nie wykazywać nic poza całkowitą lojalnością wobec fundacji. Podczas pobytu w ośrodku osoby przydzielone do SCP-2317 otrzymują hełmy maskujące połączone ze zmieniaczami głosu w celu ochrony ich tożsamości. Pracownicy placówki nie mogą zdejmować tych uniformów w obecności innych pracowników. Czas wolny ma być spędzany w samotności w prywatnych kwaterach. Personel klasy D, będący w przeszłości skazany za morderstwo, ma być przydzielony do SCP-2317 każdego miesiąca w celu wypełnienia procedury 220 Calambasas. Podczas procedury 220 Calambasas co najmniej jeden członek personelu z upoważnieniem bezpieczeństwa 3-2317 musi monitorować za pośrednictwem kamery procedurę przez cały czas. Następnie, po procedurze, całość personelu klasy D musi wrócić do swoich cel przechowawczych albo wybuchowe obroże zostaną zdetonowane. Opis: SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX-wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości. Eksploracja alternatywnej rzeczywistości SCP-2317 Prime jest ograniczona, ale teren bezpośrednio dostępny przez SCP-2317 to solnisko w promieniu kilku kilometrów. Okrąg 7 kolumn od SCP-2317-A do SCP-2317-G jest umieszczony w okręgu w promieniu 10 metrów dokładnie naprzeciwko SCP-2317. Każda kolumna ma około metra średnicy i 7 metrów wysokości. Zrobione są z marmuru i posiadają żłobienia w postaci skomplikowanych płaskorzeźb. Styl artystyczny nie odpowiada żadnemu znanemu, tak nowoczesnemu, jak i cywilizacji prehistorycznej. Dodatek pierwszy. Procedura 220 Calambasas. Procedura 220 Calambasas to rytuał, który ma być wypełniony każdego popołudnia solarnego, zdefiniowany jako moment, kiedy Słońce znajduje się nad SCP-2317. Przeprowadzenie procedury 220 Calambasas wymaga tego, co następujące. Dane ocenzurowane rozkazem O5 dnia. Informacja przeniesiona do dokumentu tylko do podglądu 2317-220 Calambasas. Dostęp 2317-220 Calambasas jest ograniczony dla personelu z upoważnieniem 3-2317 bądź wyższym. Niepowodzenie w dowolnym momencie poprawnego wykonania procedury 220 Calambasas może skutkować scenariuszem końca świata klasy XK. Jeżeli wystąpi nieszczęśliwy wypadek bądź porażka,
Całość personelu musi natychmiast wrócić przez SCP-2317, zamykając za sobą drzwi. Pomieszczenie przechowawcze zostanie niezwłocznie zamknięte, ogłoszony zostanie drugi poziom zagrożenia, zostanie o tym poinformowana Rada O5. Dalsze informacje zostaną udostępnione personelowi w placówce, zgodnie z rozkazem zagrożenia Zacharia. Dalsze informacje odnośnie SCP-2317 są sklasyfikowane poziomem trzecim, tajne lub wyższego. Niewystarczające upoważnienie bezpieczeństwa. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Poświadczenie przyjęte. Wprowadź proszę komendę. Zamierzasz uzyskać dostęp do dokumentu trzeciego poziomu bezpieczeństwa tajne. Zauważ proszę, że dostęp do tego dokumentu został zastrzeżony dla osób z upoważnieniem poziomu trzeciego, a zawarte dalej informacje są przeznaczone dla personelu muszącego znać podstawy ze względu na bezpośredni kontakt ze SCP-2317. Kontynuowanie bez odpowiedniego upoważnienia zakończy się sprawą dyscyplinarną, włączając w to terapię szerokim spektrum środków amnezyjnych klasy A i następujące po tym przerwanie zatrudnienia. Informacje dotyczące Twojego dostępu do tego pliku, włączając datę, czas i lokalizację, zostaną przesłane do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Jeśli chcesz kontynuować, ponownie wprowadź swoje poświadczenie. Poświadczenie zaakceptowane. Wprowadź proszę swój numer osobistej identyfikacji projektu. Dziękuję. Czas i data Twojego dostępu do tego pliku została zalogowana i zaraportowana do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Nazwa użytkownika. Dr. Victoria Fellini. Tytuł. Starszy naukowiec SCP-2317. Wyświetlane. SCP-2317. Upoważnienie poziomu trzeciego. Identyfikator podmiotu. SCP-2317. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-2317 ma być zabezpieczony w strefie przechowawczej 179 we wzmocnionym pomieszczeniu przechowawczym 3x3x3 metry. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu przez cały czas, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do placówki. Wszelki personel przydzielony do SCP-2317 musi być zmiany co miesiąc na konsultacje psychologiczne na każde 2 miesiące pobytu w placówce. Personel przydzielony do SCP-2317 musi przechodzić poważne testy psychologiczne przed udzieleniem zgody na wejście do placówki. Osoby muszą odnieść wynik minimum 72 punkty w badaniach posłuszeństwa Milgrama, być nieżonaci, nie posiadać potomstwa i nie wykazywać nic poza całkowitą lojalnością wobec fundacji. Podczas pobytu w ośrodku osoby przydzielone do SCP-2317 otrzymują hełmy maskujące połączone ze zmieniaczami głosu w celu ochrony ich tożsamości. Pracownicy placówki nie mogą zdejmować tych uniformów w obecności innych pracowników. Czas wolny ma być spędzany w samotności w prywatnych kwaterach.
Dalsze informacje obowiązują dla dokumentów niższego poziomu. W dalszej części dokumentu zostały one zaktualizowane. Personel klasy D, będący w przeszłości skazany za morderstwo, ma być przydzielony do SCP-2317 każdego miesiąca w celu wypełnienia procedury 220 Calambasas. Podczas procedury 220 Calambasas co najmniej jeden członek personelu z upoważnieniem bezpieczeństwa 3-2317 musi monitorować za pośrednictwem kamery procedurę przez cały czas. Następnie, po procedurze, całość personelu klasy D musi wrócić do swoich cel przechowawczych albo wybuchowe obroże zostaną zdetonowane. Powyższy paragraf zrewidowany o następujące. Jeden członek personelu z upoważnieniem 4-2317 będzie przydzielony każdego miesiąca jako członek personelu klasy D w celu działania jako asystent głównego celebranta. Personel bez upoważnienia poziomu 3 lub wyższego zostanie poinformowany, że ów asystent został wybrany ze standardowej puli kandydatów personelu klasy D. Wszelki personel bezpośrednio związany z procedurą 220 Calambasas musi zostać poinformowany o tym fakcie. Żaden personel nie powinien być autoryzowany do pomocy z procedurą 220 Calambasas bez wcześniejszego wyraźnego poinformowania, że asystent nie jest w rzeczywistości pracownikiem klasy D i nie powinien być terminowany w przypadku niewykonania bezpośrednich rozkazów strażników. Opis. SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX-wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości. Eksploracja alternatywnej rzeczywistości SCP-2317 Prime jest ograniczona, ale teren bezpośrednio dostępny przez SCP-2317 to solnisko w promieniu kilku kilometrów. Okrąg 7 kolumn od SCP-2317-A do SCP-2317-G jest umieszczony w okręgu w promieniu 10 metrów dokładnie naprzeciwko SCP-2317. Każda kolumna ma około metra średnicy i 7 metrów wysokości. Zrobione są z marmuru i posiadają żłobienia w postaci skomplikowanych płaskorzeźb. Styl artystyczny nie odpowiada żadnemu znanemu, tak nowoczesnemu, jak i cywilizacji prehistorycznej. Dodatek pierwszy. Procedura 220 Calambasas. Procedura 220 Calambasas to rytuał, który ma być wypełniony każdego popołudnia solarnego, zdefiniowany jako moment, kiedy Słońce znajduje się nad SCP-2317. Przeprowadzenie procedury 220 Calambasas wymaga tego, co następujące. Dwóch uzbrojonych pracowników bezpieczeństwa poziomu 3, od tego miejsca nazywani strażnicy. Jeden członek personelu fundacji poziomu 4, od tego miejsca nazywany celebrant. Pracownik klasy D według oznaczeń w specjalnych czynnościach przechowawczych, od tego miejsca nazywany asystent. Usunięto. Jeden nóż z ostrzem z obsydianu, od tego miejsca nazywany ostrzem. Jedno srebrne aspergirium i kropidło, napełnione co najmniej 500 ml wody święconej, poświęcone przez kapłana wiary abrahamowej. Celebrant, strażnicy i asystent otwierają SCP-2317. Wchodzą do środka i wchodzą do SCP-2317 Prime. Asystent wchodzi pierwszy, za nim strażnicy, za nimi celebrant. Strażnicy będą przez cały czas utrzymywać czujność sytuacji i powinni być przygotowani do powstrzymania ucieczki śmiercionośną siłą. Zaczynając od filaru najbliżej i będącego w jednej linii z SCP-2317, SCP-2317-A, celebrant okrąża od SCP-2317-A do SCP-2317-G, wykonując to przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w równym i zmierzonym tempie. Co każdy krok celebrant będzie rozpryskiwać wodę święconą, używając aspergirium i kropidła w kierunku środka okręgu. Po zakończeniu jednego okrążenia,
SCP-2317-AG celebrant będzie rozpryskiwać wodę święconą nad głową asystenta i wyrecytuje następującą frazę. Usunięto. Następnie asystent okrąża SCP-2317-AG ruchem wskazówek zegara, rozpryskując mieszankę krwi i wody święconej w kierunku środka okręgu. Po zakończeniu jednego okrążenia SCP-2317-AG asystent wchodzi do środka kamiennego kręgu i wylewa resztkę mieszaniny krwi z wodą na odbarwioną sól i piasek na środku, recytując następującą frazę. Wszystkie materiały zostają zebrane, obsydianowy nurt zostaje zabezpieczony i personel wraca przez SCP-2317, które są następnie zamykane. Niepowodzenie w dowolnym momencie poprawnego wykonania procedury 220 Calambasas może skutkować scenariuszem końca świata klasy XK. Jeżeli wystąpi nieszczęśliwy wypadek bądź porażka, całość personelu musi natychmiast wrócić przez SCP-2317, zamykając za sobą drzwi. Pomieszczenie przechowawcze zostanie niezwłocznie zamknięte, ogłoszony zostanie drugi poziom zagrożenia, zostanie o tym poinformowana Rada O5. Dalsze informacje zostaną udostępnione personelowi w placówce zgodnie z rozkazem zagrożenia Zacharia. Dalsze informacje odnośnie SCP-2317 są sklasyfikowane poziomem 4 ściśle tajne lub wyższego. Niewystarczające upoważnienie bezpieczeństwa. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Poświadczenie przyjęte. Wprowadź proszę komendę. Zamierzasz uzyskać dostęp do dokumentu 4 poziomu bezpieczeństwa ściśle tajne. Zauważ proszę, że dostęp do tego dokumentu został zastrzeżony dla osób z upoważnieniem poziomu 4, a zawarte dalej informacje są przeznaczone dla personelu muszącego znać podstawy ze względu na bezpośredni kontakt ze SCP-2317. Kontynuowanie bez odpowiedniego upoważnienia zakończy się sprawą dyscyplinarną, włączając to natychmiastową terminację życia. Informacje dotyczące Twojego dostępu do tego pliku, włączając datę, czas i lokalizację, zostaną przesłane do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Jeśli chcesz kontynuować, ponownie wprowadź swoje poświadczenie. Uwaga! Niepoprawne poświadczenie. Masz 60 sekund na wprowadzenie poprawnego poświadczenia użytkownika, inaczej personel bezpieczeństwa zostanie wysłany do Twojej lokalizacji. Uwaga! Niepoprawne poświadczenie. Poświadczenie zaakceptowane. Wprowadź proszę swój numer osobistej identyfikacji projektu. Numer osobistej identyfikacji projektu zaakceptowany. Proszę spojrzeć w kierunku kamery w celu wykonania skanu identyfikującego siatkówkę. Niewłaściwa orientacja.
Proszę ułożyć swoje źrenice oczu zgodnie z wytycznymi wskazanymi na drugim ekranie i spróbować ponownie. Dziękuję. Czas i data Twojego dostępu do tego pliku została zalogowana i zaraportowana do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Nazwa użytkownika: Dr. Kane P. Crow. Tytuł: Starszy naukowiec nadzorujący. Wyświetlane: SCP-2317. Upoważnienie poziomu 4. Identyfikator podmiotu: SCP-2317. Klasa podmiotu: Kiter. Specjalne czynności przechowawcze: SCP-2317 ma być zabezpieczony w strefie przechowawczej 179 we wzmocnionym pomieszczeniu przechowawczym 3x3x3 metry. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu przez cały czas, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do placówki. Wszelki personel przydzielony do SCP-2317 musi być zmiany co miesiąc na konsultacje psychologiczne na każde 2 miesiące pobytu w placówce. Personel przydzielony do SCP-2317 musi przechodzić poważne testy psychologiczne przed udzieleniem zgody na wejście do placówki. Osoby muszą odnieść wynik minimum 72 punkty w badaniach posłuszeństwa Milgrama, być nieżonaci, nie posiadać potomstwa i nie wykazywać nic poza całkowitą lojalnością wobec fundacji. Podczas pobytu w ośrodku osoby przydzielone do SCP-2317 otrzymują hełmy maskujące połączone ze zmieniaczami głosu w celu ochrony ich tożsamości. Pracownicy placówki nie mogą zdejmować tych uniformów w obecności innych pracowników. Czas wolny ma być spędzany w samotności w prywatnych kwaterach. Jeden członek personelu z upoważnieniem 4-2317 będzie przydzielony każdego miesiąca jako członek personelu klasy D w celu działania jako asystent głównego celebranta. Personel bez upoważnienia poziomu 3 lub wyższego zostanie poinformowany, że ów asystent został wybrany ze standardowej puli kandydatów personelu klasy D. Wszelki personel bezpośrednio związany z procedurą 220 Calambasas musi zostać poinformowany o tym fakcie. Żaden personel nie powinien być autoryzowany do pomocy z procedurą 220 Calambasas bez wcześniejszego wyraźnego poinformowania, że asystent nie jest w rzeczywistości pracownikiem klasy D i nie powinien być terminowany w przypadku niewykonania bezpośrednich rozkazów strażników. Opis: SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX-wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości. Eksploracja alternatywnej rzeczywistości SCP-2317 Prime jest ograniczona, ale teren bezpośrednio dostępny przez SCP-2317 to solnisko w promieniu kilku kilometrów. Okrąg 7 kolumn od SCP-2317-A do SCP-2317-G jest umieszczony w okręgu w promieniu 10 metrów dokładnie naprzeciwko SCP-2317. Każda kolumna ma około 1 metra średnicy i 7 metrów wysokości. Zrobione są z marmuru i posiadają żłobienia w postaci skomplikowanych płaskorzeźb. Styl artystyczny nie odpowiada żadnemu znanemu, tak nowoczesnemu, jak i cywilizacji prehistorycznej. SCP-2317-AG rozciąga się na 20 metrów pod powierzchnią piasku i do SCP-2317-H. SCP-2317-H to kulista przestrzeń o średnicy 100 km zlokalizowana dokładnie pod SCP-2317-AG, pokryta tym samym kamieniem, co użyty do skonstruowania SCP-2317-AG. Wewnątrz SCP-2317-H zabezpieczony jest SCP-2317-K
dalej określany jako istota. Następujące informacje zostały wywnioskowane z analizy sejsmicznej i radarów penetrujących glebę, jak również bezpośredniej obserwacji. Istota zdaje się być otyłą, humanoidalną kreaturą o ogromnych proporcjach. Szacowana wysokość w pełnym wyprostowaniu wynosi około 200 km. Rogi przypominające gałęzie drzew kiełkują z jego głowy, której brakuje dolnej szczęki. Całe ciało pokryte jest milionami nakładających się na siebie łusek przypominających płyty. 7 ciężkich haków jest wczepionych do pleców istoty, z czego każdy przyczepiony jest do ciężkiego, stalowego łańcucha, połączonego z dolną częścią każdego z 7 filarów osadzonych w suficie pomieszczenia. W momencie pisania tego dokumentu 6 filarów lub łańcuchów jest uszkodzonych lub zniszczonych i tylko jeden łańcuch pozostaje nienaruszony. Dodatek pierwszy. Procedura 220 Calambasas. Procedura 220 Calambasas to rytuał, który ma być wypełniony każdego popołudnia solarnego, zdefiniowany jako moment, kiedy Słońce znajduje się nad SCP-2317. Przeprowadzenie procedury 220 Calambasas wymaga tego, co następujące. 2 uzbrojonych pracowników bezpieczeństwa poziomu 3, od tego miejsca nazywani strażnicy. 1 członek personelu fundacji poziomu 4, od tego miejsca nazywany celebrant. Pracownik klasy D według oznaczeń w specjalnych czynnościach przechowawczych, od tego miejsca nazywany asystent. 1 żywy samiec Gallus domesticus, najlepiej z chowu, co powstrzyma komplikacje podczas transportu do SCP-2317 Prime, od tego miejsca nazywany kurczak. 1 nóż z ostrzem z obsydianu, od tego miejsca nazywany ostrzem. 1 srebrne aspergirium i kropidło, napełnione co najmniej 500 ml wody święconej, poświęcone przez kapłana wiary abrahamowej. Celebrant, strażnicy i asystent otwierają SCP-2317. Wchodzą do środka i wchodzą do SCP-2317 Prime. Asystent wchodzi pierwszy, za nim strażnicy, za nimi celebrant. Strażnicy będą przez cały czas utrzymywać czujność sytuacji i powinni być przygotowani do powstrzymania ucieczki śmiercionośną siłą. Zaczynając od filaru najbliżej i będącego w jednej linii z SCP-2317, SCP-2317-A, celebrant okrąża od SCP-2317-A do SCP-2317-G, wykonując to przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w równym i zmierzonym tempie. Co każdy krok, celebrant będzie rozpryskiwać wodę święconą, używając aspergirium i kropidła w kierunku środka okręgu. Po zakończeniu jednego okrążenia SCP-2317-AG, celebrant będzie rozpryskiwać wodę święconą nad głową asystenta i wyrecytuje następującą frazę. 7 pieczęci, 7 kręgów, 7 tronów dla Szkarłatnego Króla. Celebrant następnie oddala się na bezpieczną odległość od asystenta, który weźmie obsydianowy nóż i użyje go do zabicia kurczaka przeznaczonego jako ofiara. Krew zostaje pobrana z kurczaka i dodana do aspersorium, następnie wstrząśnięta do wymieszania się z wodą święconą w pojemniku. Następnie asystent okrąża SCP-2317-AG ruchem wskazówek zegara, rozpryskując mieszankę krwi i wody święconej w kierunku środka okręgu. Po zakończeniu jednego okrążenia SCP-2317-AG asystent wchodzi do środka kamiennego kręgu i wylewa resztkę mieszaniny krwi z wodą na odbarwioną sól i piasek na środku, recytując następującą frazę. Krew starych bogów, woda nowego króla. Wszystkie materiały zostają zebrane, obsydianowy nóż zostaje zabezpieczony i personel wraca przez SCP-2317, które są następnie zamykane. Niepowodzenie w dowolnym momencie poprawnego wykonania procedury 220 Calambasas może skutkować scenariuszem końca świata klasy XK. Jeżeli wystąpi nieszczęśliwy wypadek bądź porażka, całość personelu musi natychmiast wrócić przez SCP-2317, zamykając za sobą drzwi.
Pomieszczenie przechowawcze zostanie niezwłocznie zamknięte. Ogłoszony zostanie drugi poziom zagrożenia. Zostanie o tym poinformowana Rada O5. Dalsze informacje zostaną udostępnione personelowi w placówce zgodnie z rozkazem zagrożenia Zacharia. Dodatek 2317-2. Historia. SCP-2317 został pierwotnie odkryty w 1922 roku przez Usunięto. Obiekt został następnie przeniesiony do miejsca nazywanego prowizoryczną sferą zabezpieczenia 179 w 1982 roku, gdzie pozostał do czasu pisania tego artykułu. Po pierwotnym odkryciu 4 z 7 łańcuchów było zniszczonych, a 3 nienaruszone. Zniszczenie 5 łańcucha w bezpośrednio korespondowało z wydarzeniem w naszym świecie. 6 łańcuch, który zniszczył się w również miał związek z znacznie poważniejszym wydarzeniem, co doprowadziło do śmierci 2 milionów ludzi. Analiza pozostałych uzupełniających tekstów wskazała na procedurę 220 Kalambasas jako efektywny sposób utrzymania zabezpieczenia do czasu, aż efektywny sposób naprawy bądź przyczepienia wspomnianych łańcuchów zostanie odkryty. Procedury przechowawcze zostały zmodyfikowane o wprowadzenie procedury 220 Kalambasas. Zapisy wskazują, że sekwencja wydarzeń przedstawia wykładniczy wzrost śmiertelności, co może ekstrapolować, iż uszkodzenie ostatniego łańcucha SCP-2317-G spowoduje scenariusz XK końca świata. Z tego powodu każdy możliwy wysiłek musi być włożony w zapewnienie sukcesu procedurze 220 Kalambasas. Dalsze informacje odnośnie SCP-2317 są dostępne jedynie dla Rady Nadzorczej. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Użyj proszę swojego poświadczenia. Uwaga! Podawanie się za członka Rady Nadzorczej jest karane natychmiastową śmiercią. Jeśli wpisałeś ten login przez przypadek, masz 10 sekund na opuszczenie okolicy, zanim wdrożone zostanie śmiertelne, wizualne zagrożenie poznawcze. W innym przypadku, proszę wprowadzić osobistą autoryzację zdaniem kluczowym. Proszę zauważyć, że niepoprawne wpisanie właściwego zdania kluczowego w ciągu 60 sekund będzie skutkować wysłaniem mobilnej formacji operacyjnej do Twojej lokalizacji. Osobowość potwierdzona. Anulowanie rozkazu wysłania mobilnej formacji operacyjnej. Wprowadź proszę komendę. Dziękuję. Czas i data Twojego dostępu do tego pliku została zalogowana i zaraportowana do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Nazwa użytkownika. O5-13. Tytuł. Operacyjny nadzorca. Wyświetlane. SCP-2317. Poziom upoważnienia O5. Identyfikator podmiotu. SCP-2317. Klasa podmiotu. Apolion. Desygnacja upoważnienia. Całość personelu O5. Personel poziomu 4 lub niższego autoryzowany, jeśli dopuszczony jest pod kod Koszmar Regenta Czerwony. Specjalne czynności przechowawcze. Bez znaczenia. Opis. SCP-2317 to pierwotna istota, zwana jako Pożeracz Światów. Nazwa celowo cenzurowana.
Kodeks Erikesz wskazuje na to, że została pojmana i uwięziona przez erikeszańskich mistyków około 1894 roku przed naszą erą. Fragment ze stosownego ustępu brzmi następująco. I wtedy Keszpet prowadził swoją armię 10 tysięcy w świat poza chmurami i tam stoczyli bitwę z pożeraczem. Niech imię jego na zawsze pozostanie w niepamięci. I wtedy Keszpet i jego 10-tysięczna armia stworzyli 7 przebiegłych łańcuchów z kości Jaszpetar, 7 narzeczonej starszego pożeracza. Niech imię jego na zawsze pozostanie w niepamięci. I spętał go w perle ojca Ostryg, tego, który mieszka pod jeziorem Soli w świecie pod morzem. I Kaszpet rozkazał, iż bramy do dalekiej krainy mają być na zawsze zamknięte, aby straszliwy pożeracz, niech imię jego na zawsze pozostanie w niepamięci, nie mógł odnaleźć drogi do naszego świata. Nie jest klarowne, jak XIX-wieczna społeczność Złotej Strzały odkryła, jak należy stworzyć bramę do uniwersum Kappa Erikesz, ani jakie były ich ku temu powody. Jasne jest zaś, że uszkodzenie pierwszych 4 łańcuchów, które pętają pożeracza, były przypadkowe. Od czasu, gdy nasz fundator przejął w posiadanie przedmiot, w następstwie rozpadu społeczności, organizacja kilkakrotnie zbankrutowała, rozpaczliwie próbując naprawić wywołane zniszczenia. Profil projektu zabezpieczenia. Wskazania w momencie pisania tego artykułu brzmią, iż finalne niepowodzenie zabezpieczenia nastąpi w pewnym momencie następnego stulecia. Pozostały czas do porażki został obliczony na 30 lat. Wszelkie próby odnośnie naprawy czy zastąpienia wspomnianych łańcuchów nie powiodły się. Obecnie trwają badania mające wykazać alternatywny plan zabezpieczenia, ale prawdopodobieństwo, że cokolwiek będzie mogło powstrzymać pożeracza przed wkroczeniem do naszego uniwersum jest nikłe, mając głównie na uwadze fakt, że oryginalny materiał użyty do budowy łańcuchów, mianowicie kości i ścięgna innej istoty pożeracza, już nie istnieją. Głównym zagrożeniem jest wewnętrzna rozpacz lub panika. W celu zachowania morale, fałszywa procedura przechowawcza, procedura 220 Kalambasas, została autoryzowana i wdrożona. Nadanie owej fałszywej procedurze przechowawczej sensu prawdziwości uzasadnione jest następującymi środkami. Wdrożenie elementów popularnej magii rytualistycznej. Wdrożenie elementów popularnych obrzędów religijnych. Wdrożenie elementów innych znanych organizacji okultystycznych. Wdrożenie elementów innych znanych specjalnych czynności przechowawczych. Wdrożenie nawiązań do podobnych, lecz nie mających związku istot okultystycznych. Wzrost bezpieczeństwa informacji odnośnie obiektów tej procedury. Nawiązanie do popularnego memu instytucji odnośnie efektywności broni termojądrowej w niszczeniu paranormalnych istot. Mimo, że całkowicie nieefektywna, powód procedury 220 Kalambasas to zapewnienie wrażenia aktywnego zabezpieczania w celu łagodzenia niepokoju pomiędzy personelem do czasu odnalezienia stalszego rozwiązania. W międzyczasie dokonywane będą przygotowania do upewnienia się co do przetrwania ludzkiej rasy w przypadku następstwa niepowodzenia zabezpieczenia. Jako, że większość rekomendowanych przygotowań pokrywa się bądź jest identyczna z innymi obecnie trwającymi przygotowaniami odnośnie licznych innych scenariuszy klasy XK, wymaga się minimum dodatkowych materiałów. Zatwierdzone przez jednomyślny głos Rady Nadzorczej dnia 'Wprowadź proszę komendę. Dziękuję. Wszystkie zapisy dostępu z tego komputera z ostatnich 24 godzin zostały usunięte z logu. Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów została ocenzurowana. Wylogowywanie. Dziękuję. Witaj w bezpośrednim terminalu SCP-NET. Wprowadź proszę komendę. Wyłączanie. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.